Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Nie łudźmy się, nie ma innej drogi do Boga, jak tylko w Jezusie. W Jezusie mamy bowiem przystęp do Ojca. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. On jest drogą wiodącą do poznania Boga. Nie istnieje żadna inna, alternatywna ścieżka. Kto odrzuca Chrystusa, odrzuca zbawienie. Jezus jest prawdą. Apokaliptycznym Amen, świadkiem wiernym i prawdomównym. Tym, który nie tylko zaświadcza o prawdzie, ale sam nią jest. Prawda, podobnie jak miłość, są imionami własnymi Boga. Jezus jest Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, całkowicie zjednoczony w komunii z Ojcem, podobnym do Ojca w każdym calu. Jezus jest życiem, nie tylko dawcą życia, ale jego źródłem. Grzech niesie ze sobą śmierć, ale tylko ten, kto nigdy nie zgrzeszył, ma w sobie życie wieczne i może go udzielić komu zechce na mocy ofiary, którą złożył na Golgocie. Z Jezusowej śmierci i zmartwychwstania wytrysnęło dla nas źródło życia. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Możemy próbować zdobyć szczęście wieczne na inny sposób, ale innej drogi poza Jezusem zwyczajnie nie ma. Budujmy relacje z Jezusem, Synem Bożym, abyśmy doszli do celu, który wyznaczył nam Bóg, do zbawienia.